Cześć, ja nazywam się Kapral Zbójcerz i zaczynam właśnie serię z Sensible World of Soccer edycji z 2020, ponieważ jest to edycja zmodyfikowana przez fanów i chciałbym tu rozegrać karierę jakimś polskim zespołem, który sobie teraz gdzieś tam wylosuje. No i zaczniemy taką serię ze Sfosem, kilkuodcinkową, może więcej, zobaczymy. Najpierw zrobimy tutaj edycję w opcjach. Jeśli chodzi o kontrolsy, to zostawiamy tak jak jest. Gram na laptopie, więc gameplay to jest najważniejsze tutaj. Oczywiście game style będzie amigowy. I okej, myślę, że możemy wybrać karierę. Ja sobie tutaj już piszę. Okej. No i oczywiście Nationality Poland. Tak, grający menedżer, dlatego że zawsze tak mi się podobało. No i wybieramy Liga Polska. Ok, niech to będzie Liga Polska. No i kogo by tu wziąć? Nie ma tu mojego ulubionego. Nie ma tu mojego ulubionego zespołu, więc może wybiorę po prostu Górnik Zabrze. Tak? Bo no, jestem ze Śląska, akurat z Bytomia, więc wybierzemy Górnik Zabrze. Oni oczywiście tutaj nie grają w pucharach. Zobaczymy, jakie mają club business. 523, w porządku. Ojej, wszedłem od razu na mecz, więc transferów już nie będę mógł zrobić. Okej, zobaczymy w składzie, kogo by tu można dokupić. Jesus Jimenez jest chyba najdroższym tutaj piłkarzem, tak? Jesus Jimenez. Czy kogoś tu możemy zmienić od razu? Chyba jest optymalnie, więc dobra, skoro tak kliknąłem, no to to już tak będzie. Rozegramy sobie, myślę, 3 mecze i w każdym odcinku będą takie 3 mecze, czyli Krakowia, Warta i Legia. Nie będziemy tutaj na nic czekać, trochę czułe są te przyciski. A czym tu kierujemy na klawiaturze? To jest góra, dół, lewy, prawy i kontrol, strzał. To jest wszystko. O, 3-5-2. Ok, możemy tak zostawić. 4-5-1 gra Krakowia i nie będziemy tutaj się zabawiać w oglądanie składów. To są składy najnowsze. Jest tutaj, jak mówiłem, edycja fanowska. Już podpięta od razu z takim launcherem. Zrobiona przez jakby społeczność Sensible World of Soccer D. Tam są również ligi online i można się naprawdę dobrze bawić. I zobaczymy, czy wszystko w tym meczu będzie. Ja sobie troszeczkę przyciszę. Czy wszystko w tym meczu będzie ok? Czy się wszystko nagra? Bo próbowałem już wcześniej nagrywać i jakieś problemy były z OBS-em, więc zobaczymy. Dlaczego akurat ta gra i dlaczego akurat taka seria? Jestem jakby, można powiedzieć, retrofanem. Miałem tu różne sprzęty typu Amiga, Commodore 64, Amiga 500, 500 Plus, 600, 1200. No nie jest to może jakiś sprzęt, który czyni mnie jakimś retro maniakiem, ale myślę, że bawiłem się przednio i chciałem sobie to po prostu odświeżyć i podzielić się też z wami takimi różnymi retroplayami czy let's playami. Ok, zajmijmy się meczem. Jak widzę, tutaj Górnik ma całkiem niezły zespół, bo gra mi się całkiem, można powiedzieć, swobodnie. Chociaż nie lubię za bardzo grać na laptopie, a nie mam już Amigi, więc na Joyu nie pogram. Mam co prawda jeszcze edycję na Xboxa, ale tam jest to, myślę, trochę źle wszystko zrobione. To znaczy, może grafika jest lepsza, natomiast tam jest coś nie tak z poziomem trudności. Znaczy, wszystkie te mecze, można powiedzieć,
gramy tak jakby na wyrównanym poziomie trudności dla komputera zdecydowanie lepszym niż w rzeczywistości. Można przegrać z jakąkolwiek randomową drużyną bardzo wysoko, a oni mają taki poziom, jakby grali Brazylią. Przynajmniej takie mam wrażenie. No i Xboxowa wersja jest zdecydowanie słabsza pod tym kątem, że nie ma... Będzie bramka, nie. Nie ma prawdziwych nazwisk. I będzie druga. Ale świetnie, ten chudy broni, no. Pierwsza połowa 0-0. Zobaczymy, jaka będzie druga. No, nie za bardzo się tutaj popisałem, ale... Ale Krakowia też nie sprzyjała. Nie stwarzała sobie tutaj sytuacji. Wow! Wolsztyński i Manech już kontuzjowani, więc zmienimy sobie Wajnowicza za Manecha. I tego drugiego piłkarza myślę też od razu zmienimy, żeby to ten Evan Glow wejdzie. Myślę, że trzy mecze to będzie absolutnie jakby optymalnie, dlatego że to będzie gdzieś około 10-15 minut. Dajcie znać, jak wam się podoba taka seria, czy gracie w Sensibla, czy gracie w Sensibla na Amidze, na PC-cie, czy może właśnie w Fossa już tego edytowanego, czy 9596. Dajcie znać, tym bardziej, że to jest mój pierwszy film i zobaczymy sobie powtórkę, jaka fajna bramka. Długie dośrodkowanie, bramkarz już się rzucił i dobitka z bliskiej odległości główką. Nawet nie wiem, kto strzelił. To jest oczywiście edycja z komentarzem angielskim. Wybrałem sobie angielski, chociaż mogłem tam szpakowskiego, ale później jakoś nie umiałem tego zmienić. Jeśli wiecie, jak się to później zmienia w trakcie, to mi powiedzcie. Bo wydaje mi się, że chyba już po instalacji to jest koniec tych zmian, można powiedzieć. No i fajnie, teraz ten zmiennik ładnie tutaj zagrał. Oni tak mocno... Oj, będzie gol. Nie. No wyjątkowo dobrze chudy się sprawuje w bramce. Będzie strzał. Dobry, ale nie ma bramki. Myślę, że jak dowiozę to zwycięstwo, to fajnie będzie zacząć od 3 punktów. Jak widzicie, są też banery z napisami Amiga, czy ZX Spectrum, czy grami typu ZUL, typu inne Amigowe i PC-towe, jakiekolwiek inne w tamtym okresie. Oj, może być ciężko, ale ten chudy naprawdę daje radę. To jest jedna z moich ulubionych gier, dlatego zaczynam swoją jakby... Oj. Swoją jakby... jakby to powiedzieć, no... przygodę z filmami na YouTubie od tego tytułu, ponieważ zawsze lubię do niego wracać i grać. Uważam, że to jest jedna z najlepszych gier piłkarskich, jakie do tej pory zrobiono. Oj, teraz jeszcze ostatnia akcja i zobaczymy, czy puścić to, czy nie, ale jest 3 punkty. No, trochę fuksiarską, myślę, wygrałem. Natomiast Krakowia nic szczególnego też nie pokazała. Nie będziemy tu chyba statystyk oglądać, przejdziemy dalej. To jest dopiero pierwszy mecz, więc to mnie to też nie interesuje. I zobaczymy, czy można kogoś kupić. Najpierw jeszcze zobaczymy w składzie. Aha, 4 mecze Wolsztyńskiego, więc dobrze by było kogoś kupić, być może. Jakub Czerwiński z bliska, bo z Piasta Gliwice, i Tomasz Makowski 300 tysięcy. Ale sprawdzimy jeszcze obcokrajowców. No, tu są, myślę... Sporting Kansas. Boże, co to za zespół bez MLS-u. I to Hiszpan. Ilie Sanchez. Tutaj, jeśli nie wiecie, pod tymi literkami kryją się umiejętności typu na przykład P to passing, T to tackling, H to główkowanie, heading, więc będziemy szukać kogoś tutaj, myślę, jak będę miał trochę więcej pieniędzy, ale Czerwiński wygląda na, no myślę, że mamy tego Evangelou. Chociaż to by był dobry piłkarz, zobaczymy. 225 i kupiony. Dobry piłkarz, myślę, ma ślizgi i szybkość.
No, od razu wejdzie za Wolsztyńskiego, a Manecha zmienimy za Michała, albo tego Bajnowicza wprowadzimy. Okej. I exit. I dajemy z Wartą Poznań. Warta przegrała pierwszy mecz, więc to jest zespół na papierze przynajmniej słabszy. I myślę, że gramy u siebie. Gramy u siebie. Tamten poprzedni mecz, nie pamiętam, czy graliśmy u siebie, ale chyba tak. Więc no oj, od razu bardzo zmrożona murawa. Ciekawa sprawa. No i już pierwsza akcja. Widzimy, że oj, jak bramkarz wyszedł daleko, ale jakimś cudem nie strzeliłem bramki. Z takimi słabszymi drużynami to stosunkowo czasem trudniej się gra, bo człowiek myśli, że jest tu faworytem, pozwala sobie na dużo, a później jeden błąd i koniec. Trudno też tracić gol. Łatwa bramka. Trudno też tracić punkty typu stracić punkty na remis z takimi zespołami, bo później może zabraknąć. Myślę, że Legia tutaj jest murowanym faworytem, więc trzeba uważać. Jimenez. Podajemy tutaj do tego Ścislaka. Tam Trałka, widzę, się przewinął. No i błąd, błąd i będzie chyba coś z tego. No ja. Trzeba uważać na takie strzały, niby słabe, a później się to wtacza pod pachą bramkarza. Strzał, ajej, ale fatalny strzał. No, tu mamy na banerze LucasArts Knight Rider. To jest też akurat film. Przynajmniej gry nie pamiętam takiej. Chociaż, no i drugi raz tak samo spaściłem. Ocean, widzę, tutaj jest. To jest chyba dystrybutor gier wtedy. Na pewno pamiętam go z Jungle Strike'a. Myślałem, że będzie karny, ale nie. Spróbujemy tutaj wkrętkę zrobić, a nie udało się. Jest nowa animacja, widzę sędziego też. No, tu bardzo trudno dostać od razu czerwoną dla komputera, ale dla siebie już o wiele łatwiej. No i chyba będzie bramka. Tak jest, piękne podanie, Sobczyk 2-0. Tu jeden z tych piłkarzy atakujących ma bardzo dobry ball control i to jest chyba właśnie Sobczyk. Łatwo przyjmuje piłkę i ma, można być przyklejoną jak właśnie w piłce ręcznej na klej. Fajnie się takimi zawodnikami gra. Ale ciągle muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem bramkarza. Jest całkiem dobry. No, faulowali mi tutaj, ale nie wiem, czy z kontuzją. Chyba nie. No, myślę, że Warta już w tym momencie. Szkoda, że tu nie ma spadków, z tego co pamiętam. Bo nie ma drugiej ligi, czy tam pierwszej wgranej. Więc zawsze będą te same zespoły. Ale to nic. Na pewno z Wartą będzie mi łatwo, chyba że kogoś kupią, ale komputer tutaj kupował zawsze naszych piłkarzy, nie między innymi zespołami, więc to raczej Warta tu nic nie zdziała. Gdybyście chcieli, a nie mieliście nigdy styczności z tym tytułem online, to zapraszam Was na Sensible World of Soccer D albo Sensible D. Tam możecie pograć sobie przez internet i będzie, myślę, całkiem ciekawa zabawa dla Was. Są tam ligi polskie, zagraniczne, europejskie. Można naprawdę spędzić tam bardzo dużo czasu. Natomiast cała scena obecnie gdzieś tam zawsze też rozgrywała mecze i turnieje offline na różne platformy, aczkolwiek teraz oczywiście przez sytuację jest to raczej niemożliwe. I przechodzi to ciągle na online spotkania. Mam nadzieję, że mnie sfaulują znowu piłkarze, bo już był kontuzjowany, widzę. Bo już przecież chyba będzie bramka. Aj nie, ale już ładny strzał.
No pod kontrolą zdecydowanie mecz. Na razie nie straciliśmy bramki, ale zawsze jak się tak mówi, to później się traci. Dobrze by było nie stracić z takim zespołem. Oj, Chudy tu wyszedł. Troszeczkę zrobiłem błąd. A ostatni mecz gramy z Legią, więc... Przynajmniej w tym odcinku ostatnim. Więc będzie, myślę, ciekawie. Jeszcze tutaj walczę. No to był dosyć mocny i trudny strzał, ale to będzie koniec. Czyli 2-0, całkowity mecz pod kontrolą Górnika Zabrze. Sobczyk, dwie bramki. No myślę, że będziemy tu liderem, ale jedziemy dalej. Klub Biznes, aha, bo kupiłem zawodnika. No i Legia, trzeci, ostatni mecz w tym odcinku. Legia też wygrała dwa mecze, 4-2. Stosunek Raków tutaj ładnie gra. No Manech wejdzie za Bajnowicza, Bajnowicz za Balicia jakiegoś tam Trzyala i ten ostatni zawodnik gdzieś się tu ukrył. Wolsztyński jest na razie kontuzjowany jeszcze 3 mecze i zobaczymy Legia. No a tutaj mają poważny zespół, jeśli chodzi o pieniądze. Tu jest jeszcze Karbownik, on już w zasadzie nie gra. Trochę to nie jest aktualizowane aż tak bardzo, ale i tak można powiedzieć, że to jest stale aktualizowane, a tam jeden czy dwóch piłkarzy, no to nic się takiego nie dzieje. No, Legia już atakuje i już strzela bramkę, proszę, Pekhardt. Jak nie on, bo on raczej z gry to tak nie strzela, albo karne, albo z głowy. No i od razu straciliśmy pierwszą bramkę i od razu w pierwszych minutach, ale teraz będziemy kontraatakować i może coś z tego wyjdzie. Proszę, Sobczyk. Oj, fatalny strzał. Właściwie to nie był strzał, nie wiadomo co to było. Ależ fatalnie z tym Manechem, ale... No, to mogła być fajna akcja. Nie wiem, czy to Jimenez strzelił. Tu bardzo wolny jest ten zawodnik. Przynajmniej na tle tego legionisty. Manech, proszę bardzo. Ładne podanie. I teraz tutaj... I rzut karny. Ale będzie ciężko strzelić tego karnego, bo... ale zobaczymy. No, tak jak myślałem, słabych mamy tutaj zawodników, a dosyć strzeleckich, więc... Szkoda, no ale cóż, nic się nie stało, mamy jeszcze 70 minut prawie. No, tu jest coś nie tak z środkiem pola. Oni grają 4-5-1, my 3-5-2, natomiast mamy tu mało piłkarzy, jak to jest możliwe. O, i tu już jestem gościu kontuzjowany, będzie chyba do zmiany. A chociaż jeszcze nim raz zagramy i ładny strzał, ale niezakończony bramką. Aha, nie mogę teraz zmienić, bo nie było żadnego wyjścia na out. Jeszcze raz spróbuję i jeszcze raz go sfaulowali. No tu już powinien być drugi karny. Piłkarz już będzie chyba mocno kontuzjowany. Złe zagranie. No i tu chyba już nic nie będzie w tej akcji. Jeszcze, no silly tackle, okej, okay, silly tackle. No i na tyle silly, że dostał czerwoną. Oczywiście pierwszy faul i pierwsza czerwona. Fatalnie się ten mecz układa. Muszę przyznać, że legioniści mają jakieś takie niezbyt odpowiadające mi ubranka, bo przypominają mi Stal Mielec, tak na dobrą sprawę. Tu chyba w oryginalnej wersji mieli lepsze. Dobra, wejdzie Ryczkowski za tego Jimeneza. Nie wiem, kto to jest ten Ryczkowski. To znaczy, nie wiem, jakie ma statystyki, czy lepszy strzał, czy ball control, czy speed, no ale... Ale zobaczmy. No nie, na razie nic ciekawego. Okej, okay. Oj, fatalnie. Chociaż jak dojdzie, nie doszedł. Boruc w bramce, proszę. Taki goalkeeper. Okej. Okay. Piękne zagranie i oj. Taka... Szmata z tej bramki by była. Wilia. O chudy, nie mogę dalej narzekać. Gościu robi robotę, ale... Oj, samobójcza bramka. To jest samobójcza bramka i bardzo fartowna. Tu zamieszanie. Manech, świetnie gra. No i zaliczyłbym tu tą bramkę Borucowi. A jednak Ryczkowski, proszę. No i jeszcze jeden przypadkowy faul. No i jeszcze będzie druga czerwona pewnie. Nie, żółta. No ale to się należało tym legionistom, bo są dosyć mocno agresywni. Oj. I będzie gol. Nie, proszę, to oni mi kontuzują tutaj.
W stopniu no, znaczącym zawodników moich. Cyk, zagramy i teraz tak. Strzał. Aj, ze w słupek się uderzył. Dobra, Pekhard. No i znowu faul. Ja tu będę miał wszystkich kontuzjowanych graczy za chwilę. Może akurat się uda tak strzelić i poprzeczka. No nieźle. Może jeszcze się uda wygrać. Oj, tu był błąd i to dosyć duży. No i rzut rożny. Remisem nie pogardzę, aczkolwiek chciałbym wygrać. Corner. No i ten jest dosyć wolny gracz. Poryczkowski właśnie. Dobra, puszczę to, chyba nic się nie stanie. Oj, to był błąd. Bo wycofali piłkę. Dobra, może Manech tutaj. Ojej, nie tak jak trzeba. I to wybicie też takie średnie. Dobrze, jeszcze raz źle wybiłem i strzelam. I ajajajajaj, ależ blisko było. Może teraz z główki spróbujemy, chociaż mi trochę trudno jest tak strzelać na klawiaturze. Zdecydowanie łatwiej było to na Joyu. No chyba nic już stąd nie będzie. Ale może jeszcze... Oj, błąd. Ostatnia akcja gry. Nic. Remis. No zobaczymy jeszcze w statystykach, kto był lepszy. No i zakończymy ten odcinek na tych trzech meczach. Zobaczymy tylko jeszcze, kto tutaj był aktywny bardziej. I to była no 50 na 50. Które miejsce? Które miejsce Górnika? No drugie, Raków tutaj też zgubił punkty. I egzekwo z trzy zespoły. No i później gramy z Podbeskidziem. A ja Wam za dzisiaj dziękuję. Jak się podobało, to like. I subskrypcja byłaby miła dla mnie, bo to jest dopiero jakby początek mojej kariery i tego retro let's playa. Także za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!